opuszczony szpital psychiatryczny w Otwocku. Tutaj wchodzimy prawdopodobnie przez wejście, gdzie było pomieszczenie sanitarne. Dobra, zaczynamy od góry chyba, nie? Z góry. Jest zawalona kondygnacja. Podwyżka. Pokażę wam to pomieszczenie. Jesteśmy już prawie u samej góry pierwszego obiektu. Nie, to pomieszczenie jest. Tutaj były też pomieszczenia sanitarne. Zobaczcie. Tutaj drwina jest. O, jest wejście. Jest wejście. Jest drwina. Znaleźliśmy wejście. Dawaj do pierwszy, zaraz podasz mi kamerę. Zabezpieczajcie. Tylko patrz, w których miejscach są stalowe te wręgi. To wtedy tam wchodź. Jeżeli nie jesteś pewien, że nie stoisz na stali, ja broń Boże, nie wchodź tam. Tam. Można to zobaczyć. Wchodzimy? Wchodzisz czy nie? Tu mam pytanie. Wchodzisz PZ czy zostajesz? Może jeden nie zostanie u dołu. Jeszcze słabo, jak będziemy spadać. Mogę wam pokazać. Wyżej już się nie da. Nie, stój. Widzisz? Widzisz co? Co? Tam jest dziura, się zapada. No. Jesteśmy prawdopodobnie przy tym największym kompleksie teraz. Piwnica. Tutaj na koniec. Schody. Prawdopodobnie kolejne pomieszczenia sanitarne. Tu już jest co pokazać. Mega długi korytarz, za chwilę tam będziemy. Tam pewnie przechadzali się lekarze. Dobra, śmiało wchodzić. Czekaj, nie będzie. Jaki to jest kurz? Patrzcie tutaj. Studzienka, jesteśmy w piwnicy. O cholera, zobaczcie. Ciekawe. Bez zastanowienia wchodzimy, co?
To złomiarze na 100% wyciągali rury ogrzewcze. Akurat tego jestem pewny. Wielu osobom chyba brakowało już odwagi. Tutaj jest mniej graffiti. Tutaj prawie w ogóle go nie ma. Zaglądamy tu. Okay. Śmiechem, żartem można tu się zgubić. Patrzcie, tu jest jeszcze zabite od podwórka. Dużo nie będzie widać. Wszędzie jakieś łomoty. Ciężko rozpoznać, skąd mogą dobiegać.